nie ubrałam. Inauguracja Polkowickiego Uniwersytetu Dziecięcego była jak najbardziej oficjalna, z rektorem w todze na czele, a jednocześnie na luzie, by przykuć uwagę młodych słuchaczy. Dla dorosłych to wyzwanie, czego nie ukrywał też debiutujący w tej roli Szymon Hołownia. Na spotkanie z dziećmi przygotował... parę historii związanych z moją pracą w Afryce przede wszystkim, no bo myślę, że na tym powinniśmy się dzisiaj skupić i to jest gdzieś chyba najbardziej dla nich interesująca część mojej działalności. Zobaczymy, czy będzie to wystarczająco ciekawe, aby utrzymać ich uwagę, bo jak wiadomo, dziecięcy słuchacz jest dużo bardziej wymagający niż słuchacz dorosły. Słuchacz dorosły jest dużo bardziej kłótliwy i taki zaangażowany czasami, ale też czasami podekscytowany, natomiast słuchacza dziecięcego nie jest się w stanie oszukać. Nudy nie było, a młodzi słuchacze mieli wiele pytań. Liczą też na to, podobnie jak ich rodzice, że podczas zajęć dowiedzą się wielu innych ciekawych rzeczy. Mama mi opowiadała już, że patrzyła, że będzie jakaś robotyka, robienie mydła. Na kolejnych zajęciach, dajmy na to, będą linie papilarne. Różne rzeczy takie ciekawe. Zaciekawiły mnie te zajęcia, bo nigdy nie chodziłam na jakieś zajęcia dodatkowe pozaszkolne, takie... o innej tematyce niż szkolnej. Tam było napisane na ulotce, dlaczego woda jest mokra. Mama powiedziała, no, że z kryminalistyki na przykład jak zachować zapach i to mnie wszystko ciekawi. Będzie zorganizowany czas dla tych dzieci, jakieś doświadczenia, o których nie miały pojęcia wcześniej, prawda? Program szkolny mamy określony, a tu dzieci się dowiedzą czegoś całkiem innego. Uniwersytet Dziecięcy jest kolejną po Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego propozycją uczelni Jana Wyżykowskiego dla młodych, ciekawych świata mieszkańców gminy Polkowice. Jak się okazało, bardzo trafioną. Nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że będzie zainteresowanie spore i faktycznie potwierdziła to rekrutacja. Dosłownie w ciągu niecałej pół godziny zapełniliśmy wszystkie miejsca, które były i musieliśmy jeszcze jakby podejmując wspólnie z panem burmistrzem decyzję rozszerzyć liczbę osób przyjętych, a jeszcze mamy na liście rezerwowej osoby, które czekają. Wykłady i warsztaty na Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczną się 25 marca. Młodzi polkowiczanie skorzystają z nich bezpłatnie. Działalność Uniwersytetu finansuje gmina Polkowice.